Witam wszystkich. Ponownie znajdujemy się w siedzibie dealera maszyn i urządzeń John Deere Wojnicki Agro i zaprezentujemy kombajn John Deere W650. Kabina jest komfortowa, gwarantuje bardzo dobrą widoczność. Kombajn wyposażony w nowoczesny wyświetlacz Green Star, który pokazuje nam wszelkie parametry maszyny, oraz drugi wyświetlacz na słupku kabiny pokazujący nam podstawowe parametry takie jak szybkość, wydajność, wilgotność oraz stan paliwa, jak również straty ziarna lub ewentualne awarie. Na joysticku znajdują się przyciski do sterowania ustawieniami zestawu żniwnego, jego pochyłości, szybkości, jak również do otwierania rury oraz wysypu ziarna. Ciekawostką jest czwarty przycisk do ustawień zestawu żniwnego, który umożliwia nam automatyczną jazdę na wprost. Dwa przyciski do załączania mocarni oraz zestawu żniwnego. Ustawienie wysokości headera, ustawienie szybkości motowideł. No. Tutaj mamy panel sterowania klimatyzacją, ustawienie nawiewu, ustawienia temperatury, podgrzewanie szyby oraz teł dachowych, awaryjnych, włączanie koguta oraz automatyczne włączanie sygnału błyskowego. Można ustawić go i będzie się włączał, gdy zbiornik ziarna zapełni się w wielkości 80%. Na drugim panelu znajdują się przyciski do ustawień młocarni, sieczkarni, dmuchawy i tym podobne. Kombajn posiada trzybiegową manualną skrzynię biegów, gdzie mamy zakres neutralny, jeden bieg wsteczny oraz trzy do przodu. Przy kierownicy znajduje się włącznik świateł, kierunkowskazów oraz klakson. Kierownica jest regulowana za pomocą wajchy dolnej. Dany egzemplarz wyposażony w radio w celu umilenia sobie pracy. Zakres wychylenia rury wyładowczej wynosi 105 stopni, a wydajność rozładunku to 88 litrów na sekundę. Zbiornik ziarna standardowy 9000 litrów. Opcjonalnie można go zwiększyć do 11000 litrów. Sześciocylindrowy turbodoładowany silnik o mocy maksymalnej 340 koni. Tu znajduje się turbosprężarka. Widzimy filtry olejowy oraz paliwowy. Zbiornik paliwa pojemności 800 litrów. Chłodnica z wentylatorem. Standardowa sieczkarnia słomy wyposażona w 68 noży aktywnych oraz 66 noży stacjonarnych. Kombajn wyposażony w 6 wytrząsaczy o długości 4,6 metra. Każdy wytrząsacz wyposażony w 11 kaskad. Powierzchnia wytrząsacza całkowita to 7,7 metra kwadratowego. Tuż za silnikiem widzimy potężną pompę hydrauliczną. Z lewej strony kombajnu większość mechanizmów jest napędzana hydraulicznie i tu też znajdują się rozdzielacze. Większość napędów bębnów oraz klepisk jest tradycyjna na pasku klinowym oraz wariatora. Na kombajnie znajdują się czytelne wskazówki co do smarowania i eksploatacji maszyny. Dany egzemplarz kombajnu współpracował z zestawem żniwnym
tak zwanym headerem John Deere 622R o szerokości roboczej 6,70 m. Napęd bębna w tym headerze jest łańcuchowy, zaś napęd motowideł hydrauliczny. Kabina, jak i cały kombajn, może być wyposażony w bardzo wydajne i obszerne oświetlenie pozwalające na całodobową pracę. Ten kombajn podczas pracy można zobaczyć na innych filmach na naszym kanale, a wszelkie informacje o nim oraz innych kombajnach i maszynach marki John Deere u dealera Wanicki Agro, kontakt w opisie. Dziękuję, pozdrawiam.